Na początku kwietnia kierowcy serii DTM testowali na torze Hockenheim maszyny przed rozpoczęciem sezonu. Wśród nich nie zabrakło zawodników Mercedes AMG. Po raz pierwszy mogliśmy podziwiać między nimi Estebana Ocona, który jest testowym kierowcą Formuły 1 w zespole Renault. Młody Francuz przyznał, że DTM jest w stanie lepiej go przygotować do startów w Formule 1 niż seria GP2, w której mógł rywalizować, bo miał taką propozycję. Tutaj w Hockenheim przejechaliśmy sporo kilometrów, a to było dla nas bardzo ważne, bo przeprowadziliśmy sporo testów. Ale ważne to było też dla mnie, bo mogłem poznać ten samochód. Jestem debiutantem, ale miałem sporo frajdy, a ten dzień spędzony tutaj był bardzo ważny. Były mistrz Formuły Renault jest bardzo stonowany w wypowiedziach, bardzo cieszy się też z możliwości startu mistrzowskim samochodem. Prawdziwym testem dla nas będą kwalifikacje na początku maja przed pierwszą rundą. Myślę, że samochód jest konkurencyjny, mamy świetny silnik, to co jest po mojej stronie, czyli kierowcy, jestem szybki, więc nie mogę się doczekać, jak pójdzie mi w kwalifikacjach. 3 dni testów na torze Hockenheim pozwoliły zawodnikom Mercedesa dobrze poznać samochód, bo w tym sezonie jest to nowa maszyna. Teraz będą jeździć Mercedesem C63 i co podkreśla Gary Puffett, te testy miały wyjątkowe znaczenie. Nie jeździliśmy tempem wyścigowym od października, więc testy tutaj są bardzo ważne, bo przez te 4-5 miesięcy inżynierowie głowili się, co mogą poprawić, a my to wszystko, co oni wymyślili, musimy teraz przetestować w ciągu 4 dni. Jest tyle do sprawdzenia. Naprawdę dużo mamy tutaj pracy, ale jestem zadowolony z tego, jak nam poszło. Najważniejsze, że przetestowaliśmy nową maszynę i zrobiliśmy tyle kółek, ile się dało. Tutaj na Hockenheim mieliśmy różną pogodę, co też dało nam większe pole do popisu. Więcej opcji sprawdziliśmy. Był deszcz, było sucho, wiatr i cisza, dużo możliwości, ale jestem przekonany, że te testy pozwolą nam być najlepiej, jak to tylko możliwe, przygotowanymi do startu sezonu. Na Hockenheim trenował też Paul Di Resta, kolejny z kierowców Mercedesa, który ścigał się w Formule 1 w zespole Sahara Force India, a od początku tego sezonu jest rezerwowym kierowcą w Williamsie. Bardzo cieszę się z tego, jak te treningi przebiegały. Mamy sporo nowości. Nowe body samochodu klasy C, ale to jest też niebezpieczeństwo, bo zespół musi dokładnie poznać możliwości samochodu, tym bardziej, że w ubiegłym roku wygraliśmy rywalizację w DTM i chcemy skutecznie bronić mistrzostwa. Dlatego przyjechaliśmy tutaj na testy na Hockenheim. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale czekamy z niecierpliwością na to, by przekonać się, jak bardzo konkurencyjny jest nasz samochód. W ostatnich dniach Mercedes poinformował, że jako kierowca rezerwowy w DTM zatrudniony został mistrz europejskiej Formuły 3 Felix Rosenqvist. Szwedzki kierowca będzie musiał spokojnie czekać na swoją szansę, bo na pewno Daniel Juncadella nie odda łatwo swojego miejsca w zespole. Hiszpan również ciężko pracował nad poprawą osiągów samochodu. W tym momencie sezonu jeszcze wszystko możemy poprawić. Świetnie jest pojawić się tutaj na Hockenheim, bo to jest to samo miejsce, w którym rozpoczniemy tegoroczne starty. Staramy się poprawić wszystko, co tylko można, by być konkurencyjnym. Skupialiśmy się na wielu aspektach samochodu, oponach, aerodynamice, ustawieniach samochodu. Podczas ostatnich testów przed startem sezonu kierowcy Mercedesa przejechali 1724 okrążenia toru Hockenheim, co daje prawie 8000 km. Pojedyncze czasy okrążeń były słabsze od rywali z Audi czy BMW, co pokazuje, że nadchodzący sezon będzie bardzo ciekawy. Otwarcie sezonu w weekend 6-8 maja na torze Hockenheim. Co ciekawe, jako seria towarzysząca w pierwszy weekend DTM pojawi się Audi TT Cup, w którym wystartuje Gosiar Dest. To będzie drugi sezon tej prężnie rozwijającej się serii. Ale to nie wszystko. Zobaczymy również kierowców World Rallycross i Porsche Carrera Cup. To będzie przepełniony motorsportem weekend na Hockenheim.